jak co roku z burmistrzem Görlitz spotkaliśmy się na jarmarku świątecznym w Görlitz, ale jest to jarmark, myślę, że już w tej chwili polsko-niemiecki, bo są wystawcy i z Polski, i z Niemiec. Razem z burmistrzem Görlitz, burmistrzem Ursu, rozpoczęliśmy akcję 17 posiłków w 17 dni. Jako pierwsi wydawaliśmy posiłki w zamian za datki na stowarzyszenie Cyrkus z Görlitz, w którym to udział biorą i niemieckie, i polskie dzieci. Uczą się, ale się też wspólnie bawią, a przy okazji z burmistrzem propagowaliśmy w tym roku polskie jedzenie, bo była zupa grzybowa, były pierogi, więc myślę, że nasi sąsiedzi mogli spróbować naszych tradycyjnych potraw. Nie trwało całą godzinę, kiedy pełny garnek zupy i mnóstwo pierogów zmieniło właściciela. W przedświątecznym okresie chciałem życzyć Państwu przede wszystkim spokojnych i radosnych przygotowań do tych najwspanialszych w roku świąt. Tego, żebyście te święta spędzili w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół. Co roku jesteśmy na tym pięknym jarmarku w Görlitz. Wspaniała atmosfera, można poczuć atmosferę zbliżających się świąt. Wspaniałe rzeczy, pierniki tu naokoło nas wiszą. No i oczywiście, jak nie spróbować wspaniałego grzańca? Coraz więcej jest polskich wystawców, dużo jest czeskich, niemieckich oczywiście, także jest fajnie, oby tak było dalej. Cieszymy się, że mamy takie coś na granicy. Zapraszamy wszystkich.